Dzisiejsza sprawa z początku wydawała mi się brzmieć jak scenariusz typowego, niskobudżetowego horroru. Zamaskowany sprawca, pod osłoną nocy, włamuje się do domu jednorodzinnego stojącego na zalesionym terenie pośrodku niczego, gdzie dokonuje masakry na śpiących członkach rodziny, po czym spokojnie oddala się z miejsca zdarzenia. Śledczy przydzieleni do tej sprawy mają nie lada orzech do zgryzienia, gdyż w opisywanym przypadku nie sposób ustalić logicznego motywu, a mimo to po czasie udaje im się wytypować podejrzanego, który okazuje się być niezwykle zaburzonym człowiekiem. Czterdzieści minut po północy, 23 września 2019 roku, jeden z operatorów numeru alarmowego japońskiej prefektury Ibaraki odebrał niezwykle niepokojące połączenie. Osoba dzwoniąca, jak wywnioskował pracownik infolinii, prawdopodobnie kobieta, była kompletnie przerażona i błagała o jak najszybsze przesłanie pomocy. Całość rozmowy trwała nie dłużej niż minutę, po czym została nagle przerwana. W przeciągu tego czasu, najpewniej z powodu ekstremizmu sytuacji, a także słabej jakości łącza, operatorowi udało się jedynie zrozumieć, iż kobieta jest ranna, a także, że ktoś obcy jest w jej domu. Po nieoczekiwanym zerwaniu połączenia, zgodnie z wytycznymi, pracownik kilkakrotnie próbował oddzwonić na numer rozmówczyni, ten jednak nie odpowiadał. Mimo to, jako że do wykonania połączenia kobieta posłużyła się telefonem stacjonarnym, patrol policji wysłany został pod właściwy, przypisany do numeru adres. Okazało się, że był to sporych rozmiarów dom jednorodzinny, zlokalizowany na terenie niewielkiego miasteczka Sakai, położonego w skrajnie zachodniej części prefektury Ibaraki, około 70 km na północ od stolicy Japonii, Tokio. Jak niektórzy z Was mogą obecnie zaobserwować na załączonej grafice, budynek umiejscowiony był w dość niecodziennym miejscu. Pośrodku osłoniętego gęsto drzewami niewielkiego obszaru, który następnie w każdym kierunku otoczony był przez kilometry pól i zbiorników wodnych. Szczerze mówiąc, mam ogromny problem ze zrozumiałym opisaniem tego, jak w rzeczywistości to wyglądało, więc jeżeli macie możliwość, zerknijcie na moment na wasze ekrany. Patrol policji zjawił się pod wskazanym adresem już kilkanaście minut do otrzymania zgłoszenia, i to, co funkcjonariusze zastali na miejscu, z powodzeniem można było określić słowem masakra. Wspomniany dom okazał się należeć do pięcioosobowej rodziny Mitsunori. Głowa rodziny, 48-letni Mitsunori Kobayashi oraz jego 50-letnia żona Miwa, odnalezieni zostali martwi w swojej sypialni ulokowanej na pierwszym piętrze. Ciała wciąż spoczywały w futonach, czyli opisywanych już przeze mnie we wcześniejszych odcinkach przenośnych posłaniach, rozkładanych na noc przez osoby pragnące w ciągu dnia posiadać nieco więcej przestrzeni życiowej. W pobliżu głowy kobiety w dalszym ciągu leżała przenośna słuchawka telefonu stacjonarnego, stąd spekulowano, iż to właśnie ona wykonała połączenie na numer alarmowy. Mężczyzna doznał licznych ran kłutych i ciętych twarzy oraz klatki piersiowej. Głowa jego żony została natomiast niemalże całkowicie odcięta, ponieważ w jej przypadku sprawca skupił się na okolicy szyi. Późniejsza autopsja pary wykazała, iż oboje odeszli z tego świata z powodu utraty znacznej ilości krwi. Możemy więc wyobrazić sobie, ile ciemnobrunatnej cieczy znajdowało się wszędzie dookoła. W czasie, w którym doszło do ataku, w osobnym pokoju znajdującym się na pierwszym piętrze, w piętrowych łóżkach spała dwójka dzieci państwa Mitsunori. 13-letni syn oraz 11-letnia córka. Niestety nie uniknęli oni obrażeń. Napastnik zadał im bowiem po kilkanaście ran nożem, chłopcu głównie w nogi, natomiast dziewczynce w ręce, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Dodatkowo 11-latka i tylko ona spryskana została jakąś substancją, która po specjalistycznych badaniach okazała się być środkiem odstraszającym niedźwiedzie. Piątą, ostatnią osobą zamieszkującą w domu była starsza, 21-letnia córka państwa Mitsunori, której pokój znajdował się na parterze. Młoda kobieta jako jedyna nie odniosła kompletnie żadnych obrażeń, co więcej,
Obudziła się dopiero wtedy, kiedy usłyszała dźwięk syren samochodów policyjnych parkujących na przydomowym podwórku. Zeznała, iż nie miała pojęcia, że ktoś obcy dostał się na teren domu, nie słyszała także żadnych krzyków ani odgłosów szamotaniny. Naturalnie, aby spróbować ustalić, co się tak właściwie wydarzyło tamtej nocy, śledczy przesłuchali również małoletnie rodzeństwo, ponieważ 13-latek i 11-latka byli jedynymi osobami, które mogły widzieć sprawcę bądź sprawców, ich ubiór, cechy charakterystyczne lub też słyszeć ich głos. Dziewczynka odpowiedziała, że była tak przerażona, że nakryła głowę kołdrą i z tego względu nie była w stanie przyjrzeć się temu człowiekowi. Jej brat natomiast był pewien, że sprawca miał w ręku ogromny nóż, na twarzy maskę, a na głowie czarny kapelusz lub czapkę. Niestety, gimnazjalista tylko tyle był w stanie dojrzeć w niemalże kompletnej ciemności. Obydwoje jednak zgodnie zeznali, iż według nich napastnik był mężczyzną i dokonał tego ataku w pojedynkę. W następnej kolejności funkcjonariusze postanowili ustalić, w jaki sposób agresor mógł dostać się do budynku. Odpowiedź na to pytanie była jednak prosta. Według 21-latki rodzina nie miała w zwyczaju zamykać drzwi na klucz przed udaniem się na spoczynek. Oznaczało to, że człowiek ten mógł zwyczajnie wejść do domu przez frontowe drzwi, aczkolwiek istniała także możliwość, że postanowił wybrać do tego celu któryś z okien lub taras. W każdym razie nie odnotowano żadnych śladów włamania. Nic nie zostało również skradzione. Wszelkie wartościowe rzeczy znajdujące się w domu nadal leżały na swoich miejscach. Nie znaleziono także żadnych dowodów na to, aby sprawca czegoś szukał, przeglądał szuflady czy też dokumenty. W zasadzie jedyne, co udało się zauważyć i zabezpieczyć, to ślady bosych stóp osoby nienależącej do rodziny, biegnące w poprzek posesji około 20 metrów od domu. Dodatkowo, nieco dalej, pomiędzy drzewami znaleziono parę kapci, które sprawca prawdopodobnie miał na sobie w momencie ucieczki. Możliwe, iż wchodząc do domu państwa Micynori, chciał poruszać się jak najciszej, dlatego też zabrał ze sobą kapcie, które nałożył na chwilę przed atakiem, zostawiając własne buty nieco dalej. Po wszystkim wrócił po nie, pozostawiając kapcie w miejscu, w którym je ostatecznie odnaleziono. Możliwe również, że zrobił to, aby trudniej było śledczym ustalić rozmiar jego stopy, jednak trudno mi jest zrozumieć, dlaczego więc poruszał się boso kawałek dalej, o ile ślady bosych stóp w ogóle należały do niego. Wracając jednak do sprawy, w źródłach znalazłam informację, iż miejscowość Sakai zamieszkuje jedynie niecałe 25 tysięcy mieszkańców, a domy nierzadko dzieli, tak jak w tym przypadku, spora odległość, wynosząca średnio po kilkaset metrów. Taki stan rzeczy powoduje, iż dla napastnika jest to niemalże idealne środowisko. Może być on bowiem pewny, że sąsiedzi z pewnością nic nie usłyszą. Szczególnie, że dom państwa Micynori dodatkowo otoczony jest w cudzysłowie murem z gęstych drzew. Jednak na co warto zwrócić uwagę, sprawca prawdopodobnie musiał mieć świadomość, iż pośrodku niewielkiego lasku znajduje się dom, ponieważ z głównej drogi widoczna jest jedynie niewielka stara szopa, która, mówiąc szczerze, nie zachęca zbytnio do zapuszczania się w tamte rejony. Co gorsza, w przypadku tej sprawy, pomimo w cudzysłowie prześwietlenia wszystkich członków rodziny, śledczy nie postawili ustalić logicznego motywu, którym mógł kierować się napastnik. Jak już wspominałam, z domu nic nie zginęło, więc chęć wzbogacenia się sprawcy odrzucono już na samym początku. Pan domu był zwyczajnym pracownikiem porządkowym, jego żona zajmowała się domem i czasem dorabiała na pół etatu na poczcie, nie byli więc oni ludźmi szczególnie majętnymi. Żadna z ofiar nie została także wykorzystana seksualnie. Z uwagi na ogromne obrażenia odniesione przez oboje rodziców z oczywistych względów rozważano, iż mogła to być zbrodnia popełniona z nienawiści do któregoś z małżonków. Jednak okoliczni mieszkańcy, którzy znali rodzinę, a także ich współpracownicy zgodnie przyznawali, że zarówno pan Kobayashi, jak i jego żona, cytuję, nie byli osobami, których ktoś mógłby nienawidzić. Lokalni wolontariusze wyznaczyli nagrodę w wysokości 1 miliona jenów dla osoby, która doprowadzi śledczych do sprawcy. Aczkolwiek, niestety, nikt nigdy się po nią nie zgłosił. Chciałabym, abyśmy zatrzymali się w tym miejscu i spróbowali na moment pobawić w mini detektywów. Osobiście, kiedy słucham o szczegółach jakiejś sprawy kryminalnej, odruchowo zaczynam tworzyć w głowie obraz sprawcy. Analizuję wszelkie dostępne informacje i staram się samemu rozwikłać zagadkę. Mniemam, że większość z Was również tak robi, dlatego zanim opowiem Wam, kogo śledczy uważają za winnego napaści na rodzinę Micynori, pobawcie się ze mną i spróbujcie obstawić, kim był sprawca, jakie posiadał cechy charakteru oraz, najważniejsze,
Jaki mógł być motyw tej tragicznej zbrodni, skutkującej dwoma ofiarami śmiertelnymi? Niech zadziała Wasza intuicja. A potem napiszcie w komentarzu, czy Wasze przypuszczenia były zgodne z tymi, które posiadają śledczy. Na samym początku 2021 roku japońskie media obiegła informacja, że funkcjonariusze prefektury Ibaraki dokonali aresztowania mężczyzny podejrzanego o dokonanie napaści na 5-osobową rodzinę z miasteczka Sakai. Kiedy do mediów przedostała się informacja, kim w rzeczywistości jest ten człowiek, japońskie społeczeństwo nie kryło nieprawdopodobnego oburzenia. 26-letni Okaniwa Yoshiyuki okazał się być bezrobotnym mężczyzną z kryminalną przeszłością. Na co dzień zamieszkiwał z rodzicami, młodszym bratem i dziadkami w mieście Misato, położonym na terenie prefektury Saitama, które od miejscowości, w której zamieszkiwała rodzina Mitsunori, dzieli zaledwie niespełna 40 kilometrów. Yoshiyuki przyszedł na świat 16 grudnia 1994 roku w bardzo zamożnej rodzinie. Trzeba przyznać, że rezydencja państwa Okaniwa, którą możecie teraz zobaczyć na zdjęciu, jest bardzo duża i wygląda na bardzo drogą, stąd możemy wywnioskować, że chłopcu w dzieciństwie niczego nie brakowało. Co ciekawe, kiedy Yoshiyuki się urodził, rodzice nadali mu zupełnie inne imię – Agito, które ten następnie zmienił, kiedy uzyskał pełnoletność. W pierwszych latach życia pierworodny syn państwa Okaniwa wydawał się być zupełnie normalnie rozwijającym się dzieckiem, mniej więcej do momentu, kiedy zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. Niektórzy uczniowie śmiali się z chłopca, ponieważ nosił dziwne, niestandardowe imię. Kiedy zapytał on rodziców, dlaczego wybrali dla niego akurat takie imię, ojciec rzekomo odpowiedział, że wzięło się ono od niezwykle dobrego, silnego bohatera z dawnego anime, więc powinien nosić je z dumą i nie przejmować się tym, co mówią inne dzieci. Mimo wszystko, w dalszej części odcinka, wspominając o podejrzanym, posługiwała się będę jego nowym imieniem, gdyż taki zapis widnieje w większości aktualnych źródeł. W 2005 roku Yoshiyuki dostał w prezencie swój pierwszy komputer, jednak zamiast, jak większość chłopców w jego wieku, grać w gry i rozmawiać na komunikatorach z kolegami, 11-latek wolał wchodzić na podejrzane fora o brutalnej tematyce, na których publikowano niezwykle drastyczne zdjęcia i filmiki. Lubił także oglądać anime, szczególnie serie dla dorosłych, w których występowały zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zaczął również dręczyć niektóre dzieci ze swojej szkoły, szczególnie takie, które uważał za słabszych od siebie. Przykładowo, często prześladował chłopca noszącego aparat słuchowy. Do tego stopnia, że tamten przestał uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Sytuacja nie uległa zmianie, kiedy Yoshiyuki poszedł do gimnazjum. Coraz bardziej interesował się przemocą i zadawaniem bólu. Odczuwał również podniecenie seksualne na myśl o torturowaniu młodych dziewczyn. Zapytany kiedyś, czy wolałby uprawiać z którąś z koleżanek seks, czy też ją zabić, odpowiedział, że zdecydowanie zabić, ponieważ wtedy byłby w stanie osiągnąć orgazm. Aby zaspokoić swoje żądze, nastolatek kupował klatki, do których zaczął łapać różne zwierzęta, przykładowo żaby, ptaki czy bezdomne koty, po czym w brutalny sposób zakończył ich życie. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że 15-latek wyciągał kota z klatki za ogon, a następnie dźgał go ostrym przedmiotem do momentu, aż zwierzak nie był już w stanie się bronić czy uciekać, po czym uderzał go łopatą, młotkiem lub też zakopywał żywcem w wykopanym wcześniej dole. Rówieśnicy zaczęli zauważać, iż z ich kolegą z klasy zdecydowanie jest coś nie tak, ponieważ słyszeli, jak z nieukrywaną radością opowiadał o niezwykle drastycznych scenach lub też widzieli, jak strzelał do bezdomnych kotów ze śrutówki lub jak rzucał do nich kamieniami. Rodzice chłopaka do tego momentu zdawali się nie zauważać tego, co dzieje się z ich synem. Ojciec kupował mu wszystko, co nastolatek poprosił. Przykładowo, pewnego dnia Yoshiyuki pokazał mężczyźnie nóż myśliwski wystawiony na jednej z aukcji internetowych i powiedział, że bardzo chciałby taki dostać, ponieważ jest on kakkoi, czyli mówiąc krótko, zajebisty. Ojciec oczywiście spełnił małe marzenie syna, nie zastanawiając się, do czego ostrze mogłoby mu w przyszłości posłużyć. W liceum, do którego Yoshiyuki zaczął uczęszczać w 2009 roku, sytuacja nawet się pogorszyła. Nastolatek zaczął podpalać samochody i motocykle, a czasem nawet podkładał ogień pod publiczne toalety. Pewnego dnia przyniósł także do szkoły zmasakrowane zwłoki kota, które następnie z dumą prezentował każdemu, kto zapytał, co znajduje się w pojemniku. Ostatecznie, w cudzysłowie, atrakcja wywołała niemałe zamieszanie. To
to też informacja o tym, co chłopak przyniósł do klasy, dotarła do dyrektora placówki, który natychmiast powiadomił jego rodziców. Matka pokornie wysłuchała tego, co mężczyzna ma do powiedzenia i zapewniła, że wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Yoshiyuki twierdził, że truchło zwierzaka jest sztuczne i przyniósł je, aby zrobić kolegom kawał. Jednak kiedy po powrocie do domu matka zapytała o szczegóły wydarzenia, ten przyznał, iż zwierzę było prawdziwe. W jednym z wywiadów przeprowadzonych po wyjściu na jaw tego, czego Yoshiyuki się dopuścił, kobieta przyznała, że w tamtym momencie pierwszy raz pomyślała, że z jej synem dzieje się coś złego. Powiedziała nawet, że bywały chwile, że się go bała. Tymczasem im chłopak stawał się starszy, tym bardziej czuł, że zabijanie zwierząt zwyczajnie przestaje zaspokajać jego wypaczone pragnienia. Nadszedł 18 listopada 2011 roku. Około godziny 17 na jednej z głównych ulic miasta Misato Yoshiyuki zaszedł od tyłu i ugodził nożem 14-letnią uczennicę trzeciej klasy gimnazjum. Ostrze wbiło się na około 10 cm z prawej strony szczęki, uszkadzając tętnicę szyjną. Całe szczęście, pomimo obfitego krwawienia i realnego zagrożenia życia, nastolatce udało się przeżyć dzięki przypadkowemu przechodniowi, który natychmiast udzielił jej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu. Sprawca, uciekający na rowerze, został zarejestrowany przez okoliczne kamery monitoringu. Nie był to niestety jedyny atak na człowieka, którego Yoshiyuki dopuścił się w tamtym czasie. Już 12 dni później, 1 grudnia 2011 roku, nastolatek zaatakował inną dziewczynkę, w tym przypadku 8-latkę, na terenie miasta Matsudo, oddalonego około 2 km od jego rodzinnej miejscowości. Dźgnął dziecko nożem w bok, częściowo uszkadzając płuco. Mimo poważnego urazu, dziewczynka była w stanie samodzielnie dojść do domu oddalonego kilkaset metrów, gdzie powiadomiła mamę o tym, co się wydarzyło. Kobieta natychmiast zawiadomiła odpowiednie służby, które odnalazły świadków zdarzenia twierdzących, że sprawcą był ubrany na czarno młody mężczyzna w czapce z daszkiem, który oddalił się w pośpiechu na rowerze. Śledczy z oczywistych względów połączyli te dwa zdarzenia i szybko dotarli do prawdy. Już 4 dni później, 5 grudnia 2011 roku, Yoshiyuki został zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie. Przyznał wtedy, że nie znał żadnej ze swoich ofiar i wybrał je zupełnie przypadkowo, ponieważ czuł ogromne podniecenie, które mogło zostać zaspokojone jedynie przez zadanie bólu drugiemu człowiekowi. W momencie zatrzymania nastolatek posiadał przy sobie nóż składany o ostrzu 15 cm oraz 17-centymetrową maczetę. Yoshiyuki, jako że usłyszał bardzo poważne zarzuty, za swój czyn stanął przed sądem. Jego proces rozpoczął się 19 lutego 2013 roku w sądzie rejonowym w mieście Saitama. 19-latek przyznał się do zarzutów i powiedział, że napadł na swoje ofiary z zamiarem odebrania im życia. Prokuratura wnioskowała o 10-letnią karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Obrona natomiast twierdziła, że w przypadku Okaniły konieczne jest wydanie zarządzenia o umieszczeniu go w specjalnym ośrodku dla młodocianych przestępców, który posiada pewnego rodzaju skrzydło terapeutyczne, ponieważ ocena psychiatryczna przeprowadzona po jego aresztowaniu wykazała, że chłopak miał poważne zaburzenie rozwojowe, które znacznie opóźnia rozwój społeczny oraz komunikację. Na rozprawie wyszło na jaw, że po dokonaniu zbrodni Yoshiyuki chwalił się nią swojemu bratu, jednak tamten zeznał, że był pewny, że chłopak żartuje. Ponadto 19-latek miał polizać zakrwawiony nóż, a następnie położył go na biurku i często na niego zerkał, ponieważ powodowało to, iż odczuwał dumę. Z drugiej jednak strony Yoshiyuki miał rzekomo podpalić jakiś pojazd w drodze powrotnej do domu, aby zniwelować frustrację z powodu niemożności osiągnięcia celu morderstwa. Sam sprawca przyznał, że czuje ogromne podniecenie na myśl, że mógłby zabić jakąś kobietę, a następnie odciąć jej głowę i zabrać ze sobą do domu. Koledzy i koleżanki z klasy chłopaka zeznali, że nieraz dostawali od niego dziwne maile, w których załączone były linki do wideo o bardzo brutalnej treści, takiej jak przykładowo gotowanie kota. Nastolatek nigdy nie przeprosił swoich ofiar oraz ich rodzin, ani nie wykazał skruchy. W 2015 roku jedna z dziewczynek, za namową swoich rodziców, złożyła pozew przeciwko Okaniwie i jego rodzicom, domagając się odszkodowania, w wyniku czego sąd rejonowy w mieście Saitama nakazał rodzinie wypłacić zadośćuczynienie w wysokości 19 milionów jenów, czyli około 620 tysięcy złotych. Finalnie, 12 marca 2013 roku, sąd orzekł wobec oskarżonego pobyt w placówce, o którą wnioskowała obrona, powołując się na poważne problemy psychiczne wykryte w trakcie badań. Mężczyzna spędził tam 5 lat. Starano się go rehabilitować, resocjalizować, aby w przyszłości był on w stanie powrócić do społeczeństwa.
Co działo się z mężczyzną bezpośrednio po opuszczeniu ośrodka, nie jest do końca wiadome. Pewnym jest natomiast, że Yoshiyuki, jako 24-latek, powrócił do domu rodzinnego w mieście Misato. Mniej więcej w tamtym okresie zmienił imię. Mogłoby się wydawać, że mógł to być krok symbolizujący zerwanie ze starym stylem życia, jednak nic bardziej mylnego. Ze względu na sytuację finansową rodziny nie miał zamiaru szukać zatrudnienia. Zamiast tego zaczął kolekcjonować noże, których pokaźny zbiór możecie zobaczyć teraz na ekranie. W niektórych źródłach znalazłam informację, iż w sumie było ich aż 71 sztuk. Jego kolekcja odkryta została przez funkcjonariuszy policji w grudniu 2020 roku, kiedy to jeden z sąsiadów zgłosił, iż mężczyzna zwozi i przetrzymuje w swoim domu niebezpieczne chemikalia. A że 24-latka kojarzono już w okolicy z faktu posiadania zatargów z prawem, obawiano się, że planuje coś, co może zakończyć się ogromną tragedią. Śledczy uzyskali nakaz przeszukania posesji państwa Okaniwa, gdzie zabezpieczono 45 kg siarki, różnego rodzaju surowce do produkcji siarkowodoru, a także specyficzną roślinę o nazwie rącznik pospolity, która wydziela białko o silnych właściwościach toksycznych. Wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje w nasionach. Nie do końca wiadomo, co mężczyzna miał zamiar zrobić z tak ogromnym zapasem, jednak wydaje mi się, że reakcja sąsiadów, którzy postanowili zawiadomić służby, mogła zdecydowanie zapobiec ogromnemu nieszczęściu. Oprócz tego odkryto, że Yoshiyuki domowym sposobem podrabiał policyjne odznaki, których produkcja mogła wiązać się z planowanym przez niego w przyszłości atakiem, jednak nie zostało to do tej pory potwierdzone. Jak mogliście zauważyć, do tego momentu ani razu nie wspomniałam, jakoby drogi antybohatera dzisiejszej historii oraz członków rodziny Mitsunori miały się przeciąć. I nie bez powodu. Domniemanego sprawcę oraz ofiary zupełnie nic nie łączyło. Jest wysoce prawdopodobne, że ludzie ci nie spotkali się nigdy wcześniej, przed 23 września 2019 roku. Jednak policjanci stali się niezmiernie podejrzliwi, kiedy na komputerze Okaniwy znaleziono zdjęcia z bezpośredniej okolicy domu, w którym rok wcześniej doszło do tragedii, łącznie z fotografią wspomnianej wcześniej szopy. Śledczy postanowili aresztować 26-latka za naruszenie ustawy, której nazwę bardzo ciężko byłoby mi przetłumaczyć na język polski, aczkolwiek chodziło głównie o niestosowanie się do zasad BHP mówiących o prawidłowym przechowywaniu substancji chemicznych. O ile dobrze zrozumiałam, wybaczcie, trafiłam na naprawdę specjalistyczne słownictwo. Jako że mieli pewność, iż mężczyzna przebywa za kratkami, postanowili sprawdzić, czy istniała możliwość, aby to on odpowiedzialny był za atak na rodzinę Mitsunori. Na samym początku skupiono się na logowaniu do sieci komórkowej i, ku zdziwieniu wszystkich, okazało się, iż telefon Yoshiyukiego logował się pamiętnej nocy do nadajnika w miasteczku Sakai. Ten fakt uzmysłowił funkcjonariuszom, iż w końcu, po niemalże półtora roku, mają podejrzanego w sprawie, która wydawała się być niemożliwa do rozwikłania. Udało im się także zdobyć informację, iż Yoshiyuki na niedługi czas przed napaścią na rodzinę Mitsunori kupił przez internet identyczny spray na niedźwiedzie, jakim pamiętnego dnia spyskano 11-letnią dziewczynkę. 7 maja 2021 roku Okaniwa Yoshiyuki postawiony został w stan oskarżenia, a 7 czerwca wysłano go ponownie na specjalistyczne badania psychiatryczne, które wykażą, czy w razie udowodnienia mu winy w sprawie będzie mógł odpowiadać za swój czyn przed sądem. Na dzień dzisiejszy nic więcej nie zostało podane do informacji publicznej. Chciałabym przez chwilę skupić się na fakcie, iż dowody, jakimi dysponują śledczy, są obiecujące, jednak nie decydujące. Mają oni pewność, że Yoshiyuki był w pobliżu domu państwa Mitsunori w momencie zdarzenia, a także można przypuszczać, iż wiedział o tym, że za gęsto rosnącymi drzewami znajduje się czyjś dom, co wynika ze zdjęć z jego komputera. W przeszłości mężczyzna dokonywał już ataków na ludzi, również raniąc ich nożem. Co więcej, wszystkie jego ofiary były zupełnie przypadkowymi osobami, których nikt ze sprawcą nie łączyło. W domu w Sakai nie zabezpieczono jednak żadnych śladów DNA, co w opinii sądu z pewnością byłoby dowodem o dużo większej wartości. Nie wiadomo także, w jaki sposób oskarżony dostał się pamiętnego dnia do oddalonego 40 km miasteczka. Nie posiadał on prawa jazdy ani samochodu. Możliwe, że przebył tę drogę rowerem, gdyż w garażu jego domu zauważono co najmniej kilka jednośladów, aczkolwiek nie zostało to potwierdzone. Biorąc pod uwagę zebrane dowody, przeszłość osadzonego, a także jego zaburzenia, w mojej opinii jest wysoce prawdopodobne, iż to właśnie Okaniwa Yoshiyuki dopuścił się brutalnego, bezsensownego ataku na 5-osobową rodzinę. Z tego, co udało mi się wyczytać, istnieje zarówno wielu zwolenników i przeciwników tej teorii, dlatego też mogę sobie wyobrazić, iż jego proces będzie szczególnie trudny i wymagający wielu poświęceń.
Zdecydowanie najbardziej przerażającym aspektem dzisiejszej sprawy jest fakt, iż z tego, co podejrzewają śledczy, zbrodnia popełniona na rodzinie Mitsunori była tak zwanym zabójstwem dla samego zabójstwa. Zginęło dwoje ludzi, którzy zdawali się być winni jedynie tego, że zamieszkiwali właśnie w tym konkretnym domu. I to właśnie powoduje, że włos jeży mi się na głowie. Nieważne, w jaki sposób prowadzisz swoje życie, możesz być wzorowym obywatelem trzymającym się z dala od kłopotów i przestępczego półświadka, a i tak pewnego dnia na twojej drodze stanąć może ktoś taki jak sprawca tej zbrodni, kto w kilka sekund zakończy twoje życie tylko dlatego, że musi zaspokoić swoje chore żądze. Na sam koniec wspomnę jedynie, że dopóki Okaniwa Yoshiyuki nie zostanie prawnie uznany za winnego zarzucanych mu czynów, pozostanie jedynie oskarżonym. Oczywiście, kiedy zostanie wydany wyrok w tej sprawie, niezwłocznie poinformuję Was o jego treści. Cześć! Z tej strony Shinami z kanału Jawonia w ramionach zbrodni. Mam nadzieję, że dzisiejszy, nieco inny odcinek przypadł Wam do gustu. Chciałabym wykorzystać szansę i cieplutko powitać mojego nowego patrona, Krzysztofa Warnera. Dziękuję, że postanowiłeś mnie wspomóc i w pewnym sensie wyróżnić z grona innych twórców podcastów o tematyce true crime. Przysyłam Ci mnóstwo uśmiechu i ciepełka. A reszcie słuchaczy, zwłaszcza tej części, która zainteresowana jest nauką języka japońskiego, chciałabym jeszcze wspomnieć o pewnym kanale na YouTube, który odkryłam już jakiś czas temu i jest on w mojej ocenie bardzo dobrym i darmowym sposobem na przyswojenie podstawowych i bardzo przydatnych zwrotów dzięki oglądaniu zabawnych wideo z udziałem jedzeniowych bohaterów. Kanał nazywa się Learn Japanese with Tanaka-san i jeżeli znacie język angielski w stopniu średnio zaawansowanym, to bez problemu będziecie w stanie zrozumieć wszystkie ich treści, gdyż dodają oni do wszystkiego napisy. Osoba, która go prowadzi, prawdopodobnie pochodzi z Japonii, więc wymowa perfekcyjna. Także polecam do nich zajrzeć. A teraz już przejdźmy do dzisiejszego kącika wiedzy, w którym opowiem Wam trochę o rowerach. Rower, czyli w języku japońskim jitensha, jest zdecydowanie najpopularniejszym środkiem transportu w Japonii. Pozwala w dość szybkim tempie przedostać się z miejsca na miejsce wąskimi uliczkami stosunkowo gęsto posianych miast, w których jednak odległości między punktami docelowymi są nieco zbyt duże, aby można je było pokonać pieszo. Mówi się, że ponad 16% dziennego transportu w Tokio odbywa się właśnie przy użyciu tego typu jednośladów. Najbardziej popularnym rodzajem roweru w Japonii jest mamaciari, czyli w dowolnym tłumaczeniu rower mamy. Rozumiecie, taka damka, na których w Polsce często jeżdżą kobiety. Są one stosunkowo tanie, powszechnie dostępne, nierzadko zaopatrzone w siedzenie dla dziecka. Taki oto rower można sobie bez problemu także wypożyczyć za niewielką stawkę, okazując dowód tożsamości lub wpłacając kaucję. Jeżeli chodzi o prawny aspekt poruszania się pojazdem, to teoretycznie rowerzyści powinni korzystać z ulic, a nie chodników, z wyjątkiem sytuacji, gdzie znaki wskazują, że chodniki są przeznaczone zarówno dla jednych, jak i drugich. W praktyce jednakowoż wygląda to tak jak wszędzie. Rowerzyści raczej nie stosują się do tej zasady i korzystają z chodników dla wygody. Co ciekawe, w źródłach znalazłam informację, iż w 2014 roku doszło w Japonii do 109 269 wypadków z udziałem rowerów, co stanowi aż 20% wszelkich wypadków drogowych. W ich wyniku życie straciły 542 osoby. Obecnie w każdym większym japońskim mieście, w pobliżu centrum handlowych czy też dworców kolejowych, znajdują się specjalnie wydzielone parkingi dla rowerów, gdyż przykładowo niektórzy obywatele decydują się na poranny mini-trening, przejeżdżając fragment długiej trasy rowerem, a następnie przesiadają się na pociąg. Dzięki temu, pomimo posiadania pracy siedzącej, są w stanie pozostać w dobrej formie fizycznej, nie musząc stawać każdego dnia 2 godziny wcześniej, aby pobiegać. Trzeba jednak pamiętać, aby zawsze pozostawiać swój jednoślad w wyznaczonym miejscu, ponieważ jeżeli zostanie on przypięty gdziekolwiek indziej, może zostać usunięty przez lokalne władze i będzie go można odzyskać jedynie po spłaceniu surowej grzywny. Albo możecie się narazić pewnej grupie, o której wspominałam w jednym z moich wcześniejszych odcinków. Tej, która wymieniała siodełka w nieprawidłowo zaparkowanych rowerach na brokuły. Niektórzy z Was zapewne pamiętają tę historię. Ciekawe jest to, że w niektórych miejscach w Japonii istnieją także podziemne parkingi dla rowerów, które działają w taki sposób,
iż stawia się pojazd na specjalnym stanowisku w maszynie, wciska się przycisk, a następnie rower wjeżdża do takiej jakby komory i znika wraz z nią pod ziemią. Link do wideo, jak faktycznie to wygląda, umieszczę Wam w źródłach. Jako że rozmawiamy sobie na tym kanale jednak głównie o sprawach kryminalnych, część z Was może się także zastanawiać, czy w kraju tak praworządnym jak Japonia kradzieże rowerów zdarzają się na porządku dziennym i odpowiedź brzmi niestety tak. Dlatego, aby walczyć z tego rodzaju wykroczeniami, wprowadzono obowiązek rejestracji tych pojazdów. Tak więc, jeśli kupuje się nowy rower, rejestracją prawdopodobnie zajmie się sklep, ale jeżeli przejmujemy go od kogoś, kto używał go wcześniej, powinno się go przerejestrować na swoje nazwisko na lokalnym komisariacie policji, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Może to i dobry pomysł. Mam wrażenie, że w Polsce kradzieże rowerów były swego czasu prawdziwą plagą. Tworzyły się nawet całe grupy zajmujące się tego typu, w cudzysłowie, działalnością. Mieliście kiedyś do czynienia ze złodziejami rowerów? Ja i mój narzeczony niestety tak. A jest to naprawdę ciekawa historia, więc krótko Wam o niej opowiem. Nasze mieszkanie mieści się na pierwszym piętrze w czteropiętrowym bloku. Adam, ponieważ tak ma na imię mój partner, kupił sobie kiedyś naprawdę kosztowny rower, ponieważ lubił urządzać sobie długie wyczynowe wycieczki po 80-100 km i potrzebował dobrego sprzętu, który przysłowiowo nie rozkraczy mu się 40 km od domu i w efekcie będę musiała po niego pojechać. Z racji, że nasze mieszkanie jest stosunkowo niewielkie, ale mamy spory balkon, narzeczony trzymał swój jednoślad właśnie tam. Tak czy inaczej, pewnego dnia, latem, kiedy Adam chciał pojechać rano do pracy rowerem, wyszedł na balkon i wtedy zorientował się, że jego roweru tam nie ma. Pamiętam, że pytał mnie kilka razy, czy na pewno wrócił wczoraj z pracy rowerem, a nie w inny sposób, bo w życiu nie przyszłoby mu na myśl, że ktoś pod osłoną nocy wszedł na nasz balkon na pierwsze piętro, wziął rower, przerzucił przez balustradę na ziemię, a następnie samodzielnie zszedł i odjechał. I to wszystko w taki sposób, że ani żadne z nas, ani nikt z sąsiadów nie usłyszał wspinania się po rynnie, chodzenia, stukania o barierki, ani też uderzania o ziemię. A nasze łóżko znajduje się niemal pod samymi oknami. I było lato, więc prawdopodobnie mieliśmy uchylone okno. Oczywiście od razu zgłosiliśmy sprawę na policję, jednak nie spodziewaliśmy się wiele. I tu się myliliśmy. Po jakimś czasie Adam dostał list, że złapano człowieka, który jest odpowiedzialny za kradzież jego roweru, a także 68 innych rowerów należących do mieszkańców mojego miasta. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że mój partner ciężko pracował, żeby kupić sobie ten drogi sprzęt, a z racji, że na złodzieju i tak już wcześniej ciążył komornik, zwyczajnie trafił on do więzienia i ani mój Adam, ani żaden z pozostałych właścicieli nigdy nie odzyskali swoich pieniędzy. I w żaden sposób nie można było tego wyegzekwować aż do dnia dzisiejszego. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałam wspomnieć. Pamiętam, że w tamtym czasie byłam palaczką i często wychodziłam na papierosa na balkon. Do dziś wzdrygam się na myśl, że mogłabym niczego nieświadoma w środku nocy otworzyć drzwi i zobaczyć za nimi na moim balkonie, na pierwszym piętrze, jakiegoś obcego człowieka, który przebywa tam z zupełnie niewyjaśnionych dla mnie powodów. Nie mam pewności, że nie miałbym przy sobie przykładowo noża, którym mógłby mnie zaatakować, bo zapewne przestraszyłby się nie mniej niż ja sama. Na dziś to tyle, kochani. Jak co tydzień dziękuję serdecznie za wysłuchanie, a moim wspaniałym patronom za wsparcie. Zapraszam do dołączenia do subskrybentów kanału, jeżeli jeszcze kiedyś chcielibyście usłyszeć o jakiejś sprawie kryminalnej z kraju kwitnącej wiśni. A dziś już matene, bye bye!